Dzień dobry. Już po raz piąty witam się z Państwem z pracowni muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Poprowadzę darmową lekcję gry na gitarze w ramach akcji Zostań w domu. Dzisiaj zaproponuję Państwu do nauki krótki riff gitarowy, którego zwykle używam jako rozgrzewki, a który pochodzi z bardzo znanego utworu pana Maleńczuka pod tytułem Ostatnia nocka. Riff powtarza się wielokrotnie, można więc rozpocząć naukę od bardzo wolnego tempa i powoli przyspieszając szlifować swój warsztat gitarowy. Na początku użyjemy power chordu A, który składa się z dźwięku basowego A oraz jego kwinty i oktawy chwytanych na drugim progu na strunach D i G. Powtarzamy te trzy dźwięki wielokrotnie, korzystając z techniki prawej ręki znanej z poprzednich lekcji, kiedy to omawialiśmy technikę akompaniamentu Ody do radości. Następnie zmieniamy podstawę basową, małym palcem chwytając dźwięk C na trzecim progu struny A. I powtarzamy dźwięki akordu wielokrotnie, stopniowo przyspieszając. Połączmy teraz dźwięki obu akordów. I dla nabrania wprawy powtarzamy wielokrotnie w szybszym tempie. Przejdziemy teraz do akordu G-dur. Wystarczą nam dwa najniższe dźwięki i struna G uderza na pierwszym palcem. Powtarzamy te dźwięki wielokrotnie, stopniowo przyspieszając. Następny chwyt to C-dur. Wygląda identycznie, lecz łapiemy go na strunach A i D i pierwszym palcem potrącamy strunę G. Połączmy teraz obydwa akordy. Również wygląda podobnie, jest to F-dur, tym razem przenosimy palce na strunę D, G i pierwszy palec dodatkowo kładziemy na dźwięku C na pierwszym progu drugiej struny. W ten akord dodatkowo wplatamy melodię, dodając dźwięk G, który uzyskamy unosząc drugi palec. I powtarzamy dla utrwalenia wielokrotnie.
Ostatni takt to zejście basowe po dźwiękach gamy a-moll. Połączmy dwa ostatnie takty, zachowując ciągłość linii melodycznej. Pierwszy palec pozostawiamy na dźwięku C. Pozostało już tylko połączyć wszystkie poznane części riffu w całość. Spróbujmy zagrać w wolnym tempie, ale płynnie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam być może na następny odcinek z serii Zostań w domu.